Cześć, tu Chris, witajcie na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę, jak rozdzielić telewizję, jeżeli mamy na przykład jedną kartę dekodującą, kartę, którą się wkłada do modułu CAM i chcemy oglądać z tej karty programy na dwóch telewizorach. Pokażę Wam jeden sposób, to będzie nasz pierwszy sposób, a więc zaczynamy. Co będzie potrzebne? Przede wszystkim potrzebuję serwer, no, na przykład taki, firma Pych, serwer Y-Link. Potrzebujemy dwa moduły, które obsługują dany system, który chcemy rozglądać. Jeżeli mamy przed kartę Conaxa, tak jak w moim przypadku, no to możemy użyć PowerCama oraz AlphaCrypta. One obydwa obsługują Conax. Czyli dwa takie moduły będą nam potrzebne. Potrzebujemy do serwera dwie karty. To są oryginalne karty Pych do serwera tej firmy. I potrzebujemy jeszcze oczywiście kabelki do tych kart. To jest też w zestawie zawsze. I co dalej? Zaczynamy. Do serwera wkładamy naszą główną kartę dekodującą. To jest nasza karta. I dalej podłączamy nasze karty, które są razem z serwerem. Czyli najpierw podłączamy kabelek. Do karty trzeba podłączyć kabelek. To jest taki kabelek jak telefoniczny podobny. One są w różnej długości. Można je nawet samemu zarobić, jeżeli mamy zarabiarkę. Jedną część kabelka podłączamy do karty, a drugą część kabelka podłączamy do serwera, na przykład do pierwszego wyjścia. Nie ma to znaczenia żadnego. To działa bardzo podobnie jak switch komputerowy. Podłączamy do serwera i w zasadzie mamy już prawie gotowe wszystko. Teraz tą kartę musimy włożyć do modułu. Wkładamy ją do AlphaCrypta i ten moduł trzeba razem z tą kartą włożyć do telewizora. I tak samo robimy z kolejnym modułem, z kolejną kartą. Też podłączamy do serwera i do kolejnego telewizora. Oczywiście trzeba mieć dłuższy kabelek, jeżeli telewizor gdzieś dalej stoi. Są oczywiście też takie serwery, które pracują po Wi-Fi. Nie trzeba wtedy kabelków kłaść, ale z reguły są one bardziej zawodne. Lubią się częściej wykrzaczyć. Takie kabelkowe potrafią stabilnie działać przez kilka miesięcy. Nic się z nimi praktycznie nie dzieje. Oczywiście w ten sposób możecie rozgałęzić tylko i wyłącznie karty, które nie są parowane z modułem. Jeżeli macie taką kartę, która nie jest parowana, to bez problemu na takim sprzęcie ją możecie rozgałęzić i możecie w domu oglądać multirooma na dwóch telewizorach. Także dzięki, do następnego filmiku, cześć!